Położenie geopolityczne Polski nigdy nie pozwoliło na wypracowanie przez nasz kraj statusu państwa neutralnego. Dzieje historii przetaczające się przez nasze tereny zmuszały do ciągłego zmagania się z najeźdźcami i okupantami. A nasza pozycja często zależała od tego, jak dobrze jesteśmy uzbrojeni. Dzisiejsze prawo do posiadania, jak i używania broni palnej w Polsce, czyni praktycznie nasze społeczeństwo bezbronnym. A jak było to wcześniej i w czasach II Rzeczypospolitej? Broń palna w świadomości historycznej Polaków jest czymś naturalnym. Nasi przodkowie szczycili się posiadaniem broni i była ona wręcz elementem podnoszącym status społeczny. Stanowiła atrybut szerokiej warstwy stanowej szczycącej się świadomością narodową. Broń palna była przywilejem szlachty, bogatego mieszczeństwa, jak i również chłopstwa, które na dalekich kresach było uzbrojone po zęby na wypadek wrogiego napadu. Przykładem tego mogą być działania księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, który w przeddzień wybuchu Powstania Chmielnickiego, ponoć tylko w swoich dobrach skonfiskował chłopom 60 tysięcy samopałów, czyli broni palnej używanej w XVI i XVII wieku na Rusi. Zatem świadczy to o tym, że nasza historia jest ściśle powiązana z bronią palną i przeczy dzisiejszym hasłom głoszącym, że Polacy nie mają tradycji związanej z bronią palną i tym samym nie powinni mieć do niej dostępu, gdyż jest ona elementem obcym naszej kulturze. Patrząc na te uwarunkowania, władze w Perch, chcąc przebudować system społeczny mocno ugruntowany na legendzie szlacheckiej, postanowiły odebrać społeczeństwu dostęp do broni jako element dawnych sentymentów i tradycji. Inaczej w tej sprawie rysowała się sytuacja w sąsiednich Czechach, którzy też będąc za żelazną kurtyną nie zostali tak drastycznie objęci cywilną demilitaryzacją. Gdyż tam broń nie była związana z tradycją szlachecką i tym samym nie uderzała w podstawy państwa czeskiego w systemie komunistycznym. Broń w Czechach była związana bardziej z pragmatycznym podejściem do obrony niż z tradycją, i dlatego wtedy, tak jak i dzisiaj, za naszą południową granicą ilość posiadanej broni przez cywilów jest nieporównywalna większa niż u nas. Niemałe znaczenie również ma to, że Czesi są jednym z największych producentów broni na świecie. Z danych, do których dotarłem w Polsce, w 2017 roku na 100 mieszkańców 2,5 ma dostęp do broni, a w Czechach 12,5. Zatem widać ogromną różnicę. A jak to wyglądało w II Rzeczypospolitej, gdy Polska odzyskała niepodległość? Pokrótce warto przypomnieć, jak to wyglądało w dawnej Polsce. Głównym czynnikiem ograniczającym dostęp do broni była jej cena. Nie istniało prawo regulujące dostęp do broni palnej. Jedynie sejmiki wytaczały ramy prawne dla stroju szlacheckiego i szabli, rezerwując ją wyłącznie dla tego stanu. W XIX wieku rozwój broni palnej postępował w takim kierunku, że jej produkcja pozwalała na znaczny spadek jej ceny końcowej. Zamek skałkowy został zastopiony przez kapiszon, a następnie pojawiła się amunicja scalona. Zatem koszty już nie były wystarczającym hamulcem w celu jej reglamentacji. Zaborcy postanowili wprowadzić ograniczenia i kontrolę posiadanej broni. W początkach XIX wieku rozpoczęto akcję zdawania broni, ale głównie dotyczyła ona chłopów i mieszczań. Jednak kara za jej nielegalne posiadanie polegała jedynie na jej konfiskacie. Dopiero później wprowadzono bardziej dotkliwe kary od grzywny po karę więzienia. Wydarzenia z połowy XIX wieku powodują wprowadzenie dalszych restrykcji i regulacji, czego efektem było to, iż prawie tylko urzędnicy państwowi mogli posiadać broń palną. Po upadku powstania styczniowego władze rozpoczęły kolejną akcję konfiskaty broni z rąk Polaków, wprowadzając dodatkowo karę 8 lat więzienia i konfiskatę majątku za jej nielegalne posiadanie, szczególnie rekwirowaniu broni myśliwską, która dzięki dobrej celności wyrządzała armii cesarskiej ogromne straty. Po zakończeniu I wojny światowej, polskie władze zaraz po odzyskaniu niepodległości rozpoczęły działania dotyczące regulacji tego zjawiska. Już 25 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski widał dekret o posiadaniu i nabywaniu broni i amunicji. Wprowadzał on dwie kategorie. Pierwszą była broń do użytku wojskowego, a druga mówiła o broni myśliwskiej i krótkiej, do której mieli dostęp wszyscy obywatele po uzyskaniu zgody ministra spraw wewnętrznych lub organów do tego powołanych. Dodatkowo ministerstwo wydało rozporządzenie nakazujące oddać całą broń, która znajdowała się w rękach niewyszkolonych i nieposiadających pozwolenia cywilów. Dekret przewidywał również sankcje karne za posiadanie broni wojskowej lub materiałów i przedmiotów służących do użytku wojskowego, karę do jednego roku więzienia lub grzywny do wysokości 5000 marek, za posiadanie broni myśliwskiej lub krótkiej palnej do 3 miesięcy aresztu lub grzywny do 3000 marek. Dodatkowo handel i obrót bronią został poddany ścisłej regulacji i kontroli. Broń mogła kupić jedynie osoba posiadająca zezwolenie. Dalszą kodyfikację prawa w tym zakresie regulowało rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 roku, czyli prawo o broni, amunicji i materiałach wybuchowych. Po raz pierwszy pojawiła się definicja legalnej broni, która brzmiała: Bronią w rozumieniu niniejszego prawa jest każde narzędzie przeznaczone do zadawania bezpośrednio lub pośrednio urazów cielesnych. Zatem widzimy, że nie dotyczyła już tylko broni palnej, ale również białej i innej mogącej spowodować rany. W rozporządzeniu pojawił się też zapis dotyczący amunicji, która od tej pory stawała się częścią broni. Obrót i handel bronią również zostały objęte kolejnymi restrykcjami, między innymi obowiązywała ścisła ewidencja broni i amunicji oraz osób dokonujących zakupu. Zapisy te uchylały wszystkie wcześniejsze regulacje i unifikowały prawo na terenach byłych trzech zaborów. Broń można było nabywać, posiadać lub nosić w celach osobistych tylko na podstawie pozwolenia władzy, którą były powiatowe władze administracji ogólnej czyli starosta. Władze te wydawały pozwolenia według własnego uznania jedynie osobom nie wzbudzającym żadnych obaw dotyczących użycia broni w celach sprzecznych z interesem państwa albo bezpieczeństwem, spokojem lub porządkiem publicznym. Widzimy tutaj bardzo dziwną uznaniowość przyznawania broni tylko tym, których urzędnik uznał za godnego. W roku następnym wprowadzono nowy wzór pozwolenia na noszenie i posiadanie bro broni palnej oraz kolejny rodzaj pozwolenia dotyczący posiadania broni w celach muzealnych, naukowych lub pamiątkowych. Ostatni przedwojenny akt prawny dotyczący broni to rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 26 kwietnia 1939 roku, wydane w porozumieniu z ministrem spraw wojskowych oraz przemysłu i handlu o istotnych częściach broni palnej i amunicji. Uzdostalało to, co wchodzi w skład istotnych części broni oraz amunicji. Według tego rozporządzenia, istotnymi częściami broni palnej były lufa, części broni, które zamykały tył lufy podczas strzału lub stanowiły jej przedłużenie, np. przykład trzą zamkowy, bęben w rewolwerze. Istotnymi częściami amunicji były łuski i pocisk. W takiej sytuacji prawnej, dotyczącej ścisłej reglamentacji i kontroli broni. Polska weszła w II wojnę światową, gdzie społeczeństwo było praktycznie całkowicie rozbrojone. Ilość broni na terenie Polski była bardzo mała, co spowodowało, że uzbrojenie armii podziemnych było krytycznie niskie. Szacuje się, że w 1944 roku armia krajowa miała uzbrojonych tylko około 12% swoich żołnierzy. Podczas okupacji kraju władze niemieckie oczywiście całkowicie zakazały posiadania broni i było to przestępstwo zagrożone karą obozu pracy, obozu koncentrycyjnego oraz samą karą śmierci. Podobnie było na terenach zajętych przez Związek Radziecki. Tam co prawda, prawo było lżejsze, gdyż za posiadanie groziło do pięciu lat więzienia ale często sprawcom dopisywano inne przewinienia dążąc do oskarżenia o zdradę, zbrojną działalność kontrrewolucyjną, działalność przeciwko i na szkodę Związku sowieckiego. Co skutkowało przeważnie śmiercią lub długotrwałym pobytem w obozie pracy. Oczywiście nie wszyscy obywatele II rzeczy pospolitej byli jednakowo traktowani przez prawo. Sanacja stworzyła elitarny system, w którym ludzie związani z władzą mogli się cieszyć przywilejem posiadania broni palnej w domu bez żadnych ograniczeń. Działania sanacyjnego rządu w tej sprawie wpisywały się ściśle w modną wówczas w Europie politykę ograniczenia wolności obywatelskich. Warto przypomnieć, że jednym z największych zwolenników ograniczenia społeczeństwu dostępu do broni był sam Adolf Hitler, który, będąc przywódcą niemieckiego ruchu narodowo-socjalistycznego, już w 1928 roku poparł uchwalenie przez Reichstag ustawy o broni palnej i amunicji. Nowe prawo Republiki Weimarskiej dopuszczało wydawanie pozwoleń na broni jedynie osobom o nienagannej opinii i cieszącym się szacunkiem społeczeństwa. Kolejną znaną postacią był przywódca faszystowskich Włoch Benito Mussolini, który w 1932 roku jako premier narzucił parlamentowi przyjęcie ustawy zakazującej cywilom posiadanie broni palnej. Jego słowa w Senacie zdominowanym przez faszystów brzmiały tak. Aby przywrócić porządek społeczny, musimy w pierwszej kolejności wyeliminować tzw. element wywrotowy. Dlatego wydałem kategoryczny rozkaz całkowitej konfiskaty jak największej ilości broni każdego rodzaju, znajdującego się w prywatnych rękach. Ta konfiskata, prowadzona z ogromną energią, już daje owocne rezultaty. Hitler nie chciał zostać w tyle i w marcu 1938 roku, jako wódz naczelny Rzeszy, wprowadził tzw. Prawo o broni. Była to ustawa ostro ograniczająca wszelką prywatną własność wszelkiego rodzaju broni palnej. Nazistowskie prawo szczególnie zakazywało produkcji lub sprzedaży broni palnej przez producentów pochodzenia żydowskiego. Oczywiście ustawa nie dotyczyła osób należących do SA, SS i innych sił zbrojnych Rzeszy. Drakońskie prawo ograniczające wolności osobiste obywateli Hitler określił tak. Ten rok przejdzie do historii. Pierwszy raz w cywilizowanym kraju istnieje pełna rejestracja broni. Nasze ulice będą bezpieczniejsze, a nasza policja bardziej sprawna. W przyszłości cały świat będzie nas naśladował. Oczywiście nie mogło być inaczej za naszą wschodnią granicą. Władze Związku Sowieckiego w 1929 roku zakazały jakiegokolwiek posiadania prywatnej broni przez cywilów, skrupulatnie tego przestrzegając i surowo karząc niepokornych obywateli. Prawo do posiadania broni mieli oczywiście tylko członkowie partii. Zatem widzimy tutaj dokładnie, że poza autorytarną Polską wszelkie totalitarne rządy w ówczesnej Europie zgodnie obawiały się dostępu do broni dla swoich obywateli, ograniczając tym samym wszelką wolność i swobody obywatelskie, widząc w nich realne zagrożenie dla swojej władzy. Dziękuję za Wasze wsparcie i gorąco zachęcam do subskrybowania, komentowania i pozostawienia łapki w górę. Jeżeli uważasz, że moja praca jest warta uwagi, to możesz zostać moim patronem. Informacje dotyczące wsparcia znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia wkrótce.